ten zimowy czas odwiedzimy pszczyńskie lodowisko. W tym miejscu zakładamy swoje łyżwy, wkładamy czapkę, szalik, rękawiczki i ruszamy na lód. No i czas wejść na lód. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Jak się dzisiaj bawisz na lodowisku? Jest fajnie, jest fajny lód, nie ma dziur, więc super się jeździ. Czyli lodowisko dobrze przygotowane? Oczywiście, jak zawsze. Panu świetnie idzie jazda na łyżach, chyba panie stałym bywalcem tutaj. No stałem nie akurat, bo studiuję we Wrocławiu, także jak tylko mam czas i jestem na weekend w Pszczynie, to oczywiście na lodowisko zawsze się wybiorę. Państwo tutaj mieli jakieś małe problemy techniczne? A, minimalne. Co się stało? Za duże ciut łyżwy. A jak pani ocenia twardość tego lodu? Jeszcze nie wypróbowałam, szczerze mówiąc. Co nas tak skłoniło, żeby przyjechać do Pszczyny akurat na lodowisko? No, otwarte lodowisko, no u nas takiego nie ma, w Oświęcimiu takiego nie ma, jest tylko kryta, lodowisko świetna sprawa. Jak ci się jeździ? Fajnie. A dlaczego tak stoisz w tej bandzie? Zaraz idę jeździć. Co wam się podoba w tym lodowisku pszczyńskim? No, że jest na otwartym powietrzu, to jest nasz główny jego atut właśnie. Fajny świąteczny nastrój. No właśnie. Atmosfera, tak? Tak. Jest chętka na łyżwy? Raczej nie. Zdrowie nie pozwolę. Co wam się podoba w tym lodowisku pszczyńskim? Są fajne dziewczyny, nic więcej. Czyli przychodzicie tutaj dla... Oglądać. Dla zabawy, głównie dla zabawy. Bardzo dobrze jeździć. Dałabyś mi jakieś uwagi, jakieś wskazówki? Jak trzeba jeździć na łyżwach? Nic trudnego. Wystarczy się trochę pochylić do przodu, ugiąć kolana i rozpędzić i wystarczy. Jak ja bym chciał startować, mam ugiąć kolana? No. To pochylić się do przodu? I odepchnąć. Co panią skłoniło, żeby wybrać się dzisiaj na łyżwy? Znajomi mnie namówili. Jesteś tu całą ekipą? Tak, tak. Jak się wam podoba lodowisko w Pszczynie? Bardzo nam się podoba. Wiecie skąd się w ogóle wywodzą łyżwy? A, tam z Himalaj. Co wam się na przykład nie podoba w tym lodowisku pszczyńskim? Jest za małe. No. Za małe, tak? Tak. Nie ma szafek tutaj, gdzie można schować różne rzeczy. A znacie jakichś znanych łyżwiarzy może? Nie, interesuje się. Nie jest nasza dziedzina. Hokej? Nie, w ogóle. No ja znam. Sporty zimowe. Czerkawskiego znam. No. Mariusza. Bardzo dobrze, że to jest tutaj właśnie na rynku zrobione. To było w innym miejscu, a pewno by nie było tyle ludzi. Jest blisko potem na coś ciepłego i... Gorącą czekoladę. Tak, jakąś gorącą czekoladę, jakiś gorący posiłek. Moim zdaniem powinno być na placu zabaw i powinny być wyrobione godziny. Dla takich na przykład małych dzieci powinno być od 15 do 18, a starsi powinni jeździć później. Ze względów bezpieczeństwa, tak? Bezpieczeństwa. Comment tu penses à la patinoire noire à Pszczyna? C'est cool la patinoire à Pszczyna. On s'amuse bien, ça glisse bien. Et je sais de pas tomber. A jak tyłem bym miał startować, żeby jechać tyłem? A jak tyłem, no to też trzeba ugiąć kolana i się. Co wam się podoba w łyżwach? W łyżwach, no jak jeżdżę szybko, jak się mogę z kimś pościgać. A to dobrze, że to lodowisko jest na rynku, czy lepiej, żeby było gdzieś tam dalej? Nie, fajnie, myślę, że fajnie. Dokładnie, każdy może dojechać. Dokładnie. To jest takie charakterystyczne miejsce. Wystarczy trochę poćwiczyć i wszystko się uda. Nie ma pan zabezpieczenia na głowę. Ja dzisiaj wziąłem kask, czy pan się nie boi o swoją głowę? Nie, nie boję się. Rzadko kiedy mi się zdarza, że mi się tutaj przewróci. Tu mamy le lamp. Ouais, ce sont magnifiques. C'est pas trop au centre de. Non, ça va. J'essaie de rester au bord pour m'accrocher. Ah oui, d'accord. Toi, ton frère ici? Ouais, il est là-bas tout seul. Il n'aime pas le sport? No, i da la main cassée. Jak widzimy, lodowisko to wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy więc wszystkich na rynek do Pszczyny.